Ojej, proszę wybaczyć, ale chyba przypadkiem dotknąłem swoim łokciem pańskiego czoła. Ależ wielki Mecyje, nie takie rzeczy się zdawały, szanowny panie. Możliwy scenariusz przykładowego dialogu między zawodnikami, gdyby NHL faktycznie wycofało bójki, a temat wraca już od kilku lat. Niestety, prawda jest taka, że liczba wstrząsień mózgu rośnie jak liczba uczulonych na laktozę i gluten, a bójki stały się kontrowersyjne jak dziecko bez iPhone'a w Starbucksie. Damn, dude, she burned you. Oh. No, hipster. Chcecie wyobrazić sobie NHL bez bójek? Ligę, w której Krzysztof Oliwa może co najwyżej stać w kolejce po darmowe krążki? Prawda jest taka, że bójki były, są i będą, bo jest to fragment i stały element naszej ukochanej gry. Tak naprawdę dla mnie mecz hokejowy bez bójki jest jak piłka nożna bez symulowanej kontuzji, tak? Tak, chociaż nawet podobno nawet piłka nożna zaczyna poważnie walczyć z warsztatami aktorskimi. Moja noga, moja głowa, mój mózg, mam wszystko zmieniona, panie sędzio! Skoro bez bójek jest tak źle, to czemu jest tak dobrze? Nie rozumiem braku jednolitego rozumowania u ludzi, którzy mówiąc Fuck this shit, dude! Fuck it! Nie leją się, to już nie jest to samo, więcej nie oglądam tego całego hokeja. Chwilę później molestują przycisk replay przy kolejnej świetnej akcji swojego ulubionego filigranowego napastnika. To, że dziś każda drużyna ma po dwóch, trzech skill playerów, którzy robią niesamowite rzeczy i trafiają do highlight, nie wzięło się z powietrza, lecz z tego, że kadry zespołów zamiast grabami zaczęto wypełniać uzdolnionymi dzieciakami. Trochę liczb na potwierdzenie. W obecnym sezonie NHL, szumnie nazywanym przez niektórych najlepszym pod względem szybkości, płynności i liczby zajebistych meczów, było tylko 212 bójek w 767 meczach, co daje średnią 28 setnych na spotkanie. W poprzednich latach te liczby były znacznie wyższe. Jakbym chciał oglądać mordobicie więcej razy niż raz na 4 spotkania, przerzuciłbym się na boks albo inne UFC. Może dla przykładu. Ilu z was, przyznajcie. Ilu z was oglądało Ksenę? Była ładna, fajna i tak dalej, ale częścią jej zajebistości było to, że potrafiła zabić 5 samców nie używając rąk. Hokej bez bójek też jest piękny, ale prawda jest taka, że jest to część jego przepięknej tradycji. Czy William Wallace musiał pokazywać dupę przed walką? Nie musiał, ale mimo wszystko to robił, bo to podnosiło morale, dodawało ognia, jakiejś specjalnej atmosfery, tak? I tak samo jest z bójkami. Legendy jak Ty Domi, Rob Probert czy Dale Hunter specjalnie trenowali boks po to, żeby na lodzie dać pokaz szermierki na pięści. A co innego mieliby zrobić zawodnicy w momencie, kiedy emocje sięgają z zenitu? Namalować sobie laurki, skasować się na fejsie, wypłakać się na blogu? Przepraszam! Wybacz mi! Przepraszam! Na typowych bokserów nie ma już miejsca, ale ten element gry musi pozostać. Znaczy w niedługim czasie zabronimy hokeistom jeździć na łyżwach, bo mogą się potłuc albo w ogóle dotykać, bo to przenosi zarazki. Proszę państwa, tylko u nas 100-kilowa Ksena z brodą. Dziś szukamy zawodników kompletnych. Umiesz się bić? Świetnie. Pokaż jeszcze, że masz strzał, prędkość, spryt lub zwinne ręce i będziesz miał miejsce w składzie. To już nie jest umiejętność, która sama w sobie określa cię jako zawodnika. O dobra, Zenek umie przywalić, to będzie chronił Roberta, bo Robert ma 1,50 m, jest trochę ciotą. Teraz jest tak, że nawet ten mały Robert potrafi się bronić. Bronić jak trzeba, to wrydać mogę dać. To jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancję. No sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo wrydać mogę dać. Wymieniłeś już trochę legend i najlepszych bohaterów połączenia boksu i lodowiska, więc może ja rzucę kilkoma nazwiskami, które prezentują nowoczesnego brutala. Milan Lucic nie da sobie w kaszę dmuchać. Ale jego poziom pozwala mu śmigać w pierwszej formacji Los Angeles Kings, obok Jeffa Cartera lub Andrzeja Kopitara. W tym sezonie rękawice na lód zrzucali tacy technicy jak Jonathan Toews i Patrice Bergeron, oczywiście szukając sobie przeciwnika w swojej kategorii wagowej. Nie uda się menadżerom wygonić mordobicia od hokeja, ale uda się z pewnością utrzymać je na znacznie niższym poziomie niż dotychczas.
tam rozdrabniamy się. Prawda jest taka, że ludzie czekali na tych fighterów jak turysta na stację benzynową po zjedzeniu ostrego kebabu. Dzięki temu mogliśmy liczyć na takie jazdy jak Rob Ray i jego bójka z kibicem, jak Ty Domi i jego bójka z kibicem w ławce kar, takie szybkie knockouty w stylu Steve Downey kontra Jesse Bull Race. Looked around, he stared and you know, we're kind of wondering what's this guy gonna do, so you know, we were... Zawodnicy mieli swoje zawody, swoją ligę, tacy jak Darcy Hordiczak czy świętej pamięci Steve Montador tworzyli własne statystyki, tak? To była jakby osobna gra. Taka, że NHL najchętniej dzisiaj złagodziłaby wszystko. To może przy każdym zagraniu ciałem będą gasły światła, żeby dzieci nie musiały tego oglądać. To może jeszcze będziemy dawać zawodnikom minuty karne za przeklinanie. O, wiem, wiem. A może naślemy na nich jakąś organizację ekologiczną za każdym razem, kiedy będą rzucali rękawice, bo przecież śmiecą. Wszyscy z rozrzewnieniem wspominają te czasy, koniec lat 90., początek 2000, tak? Było niebezpieczniej, ale po to oglądało się hokej, żeby nie musieć oglądać bici polo, tak? Hasło przewodnie hokeja powinno brzmieć bez litości, bez pardonu, bez zębów. Mam wrażenie, że za chwilę to hasło będzie brzmiało bez cukru, bez glutenu, bez laktozy. Wiem, wiem, show must go on. Wiesz, nawet nie mam nic przeciwko, moje warunki już przedstawiłem. Problem stanowi to, że ci ludzie umierają. 2011 był takim przełomowym rokiem. Trzech gości umarło w krótkim odstępie czasu. Wade Belak, Rick Rypien i Derek Bugart. Wspólny mianownik? Panowie dawali przedstawienie, za którym ci tęskno i już ich nie ma. Liga nie może sobie pozwalać na tego typu rzeczy, tym bardziej, że idą za tym jeszcze inne kwestie. Herosi bujek sprzed lat, których wymieniasz, wcale nie opowiadają dumnie o swoich bitwach. Zawiązali przymierze i idą kupą na NHL z pozwem zbiorowym. Każdy z nich utrzymuje, że jego życie przez bijatyki to jedno wielkie nieszczęście. Każdy z nich obarcza winą NHL. I jak tu się dziwić, że skoro bujki stwarzają lidze aż takie problemy, to stara się je wyeliminować. Być może wyjdzie to wszystkim na zdrowie.